zastanawialiście się kiedyś, dlaczego myszka Miki ma takie duże oczy? A może nurtowały was też inne postaci z waszych ulubionych bajek? Otóż okazuje się, że żeby wyjaśnić ten dziwny wygląd myszki, który zupełnie nie przystaje do jej faktycznego odpowiednika w przyrodzie, warto sięgnąć do biologii, a nawet do genetyki. Nasz już ponad 70-letni bohater w swoją 50. rocznicę urodzin został opisany przez światowej sławy biologa i paleontologa Stephena Jay Goulda. Tenże badacz udowodnił, jak bardzo zmieniał się wygląd myszki w przeciągu 50 lat od jej powstania. Co więcej, wskazał, że wraz ze zmianą wyglądu bardzo mocno zmieniał się także charakter disneyowskiej postaci. Pokazuje, że pierwotnie wredny, mały bohater miał wygląd bardzo specyficzny, a mianowicie miał bardzo małe oczy, długi nos, cienkie, pałąkowate kończyny, a w miarę kiedy twórcy Disneya zmieniali charakter myszki, bo postanowili raczej złagodzić ten charakter i stworzyć bohatera pozytywnego, dodawano mu cechy, które badacz określa jako juwenilne. Bazując na ustaleniach Konrada Lorenza, twórcy etologii, czyli nauki o zachowaniach zwierząt, Gold wskazuje na takie cechy jak duże oczy, nieproporcjonalnie duża głowa względem reszty ciała oraz wypukła czaszka. Jednocześnie mówiąc, że są to cechy charakterystyczne dla małych dzieci, a także osobników innych gatunków właśnie w wieku dziecięcym. Jak wiadomo, wszystko to, co dziecięce, co malutkie, kojarzy nam się pozytywnie, budzi nasze opiekuńcze uczucia. Jednym słowem, wszystko, co małe, staje się pozytywnym bohaterem. Tak samo stało się z myszką, kiedy twórcy Disneya postanowili, że będzie to pozytywny charakter. Zmieniono jej wygląd tak, żeby budziła nasze ciepłe uczucia. Warto także zastanowić się nad postaciami z innych bajek, bo i tutaj mamy wiele przykładów na właśnie takie działanie. Także pamiętajmy, że nie tylko popkulturowe analizy dzieł czy filmów pozwalają nam wyciągać wnioski na temat postaci, ale warto także sięgnąć do źródeł biologicznych.